Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 35 werset. Dawanie i branie. Wiara to nie tylko trzymanie się ogólnych prawd znajdujących się w Biblii, takich jak pozycja chrześcijan przed Bogiem, czy przyszłe wydarzenia zapowiadane w proroctwach. Wiara przejawia się również w tym, że opieramy się na obietnicach w Słowie Bożym, a z tego wynikają konkretne decyzje. Nie ma tematu częściej poruszanego przez Pana Jezusa niż pieniądze i majątek. To pokazuje nam, jak ważne jest, aby właściwie obchodzić się z tymi dobrami. Temat ten jest ściśle związany z naszym duchowym rozwojem. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 35 werset. Powiedział sam nasz Pan i Mistrz. To powinno być mottem życiowym każdego chrześcijanina. Poza tym warto przyjrzeć się obietnicom dotyczącym otrzymywania i dawania, które Pan dał swoim uczniom, gdyż również my możemy oprzeć się na nich. Jedna z tych obietnic, która zarazem jest wyzwaniem w naszym życiu wiary, brzmi: dawajcie, a będzie wam dane miarę dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i przepełnioną dadzą w zanadrze wasze, albowiem jakim sądem sądzicie, takim was osądzą i jaką miarą mierzycie, taką wam odmierzą. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 38 werset. Na podstawie tej obietnicy Jerzy Miller mógł pod koniec swojego życia zaświadczyć: dzięki łasce Bożej postępowałem według tych zasad przez 50 lat. Nawet nie potrafię powiedzieć, jak wiele duchowych błogosławieństw otrzymałem dzięki temu, że starałem się chętnie dawać, a Bóg mi to umożliwiał. Wierzący sami okradają się z tego cudownego błogosławieństwa, gdy zachowują się tak, jakby byli właścicielami swojego majątku, a nie jego szafarzami. Wszystko, co posiadamy, mamy tylko z łaski. Bóg powierzył nam pieniądze i majątności, abyśmy mogli nimi zarządzać dla Niego i używać do rozszerzania Królestwa Bożego. Oczywiście także sami możemy się nimi cieszyć. Podstawowe pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, nie brzmi, ile mam dać, ale raczej, ile mam zachować dla siebie.